Serdecznie witam Państwa na konferencji poświęconej in vitro, pierwszej konferencji zorganizowanej przez Kołobrzeskie Forum Kobiet. Gośćmi naszego spotkania będą dzisiaj pani Katarzyna Piekarska. Dzień dobry. Posłanka na Sejm, przewodnicząca Stowarzyszenia Młode Kobiety w Polityce. Kolejnym gościem jest pan Jacek Kuś, przewodniczący Rady Powiatowej SLD. Radny naszego miasta oraz pan Jacek Woźniak, radny naszego miasta, wiceprzewodniczący zarządu wojewódzkiego SLD. W tak trudny temat, jakim jest in vitro, wprowadzi nas koleżanka Beata Domagała-Kuś, członkini Kołobrzeskiego Forum. Jeszcze chciałabym przedstawić Państwu, czym się zajmujemy. Zajmujemy się działalnością dobroczynną i społeczną, szeroko rozumianą. W związku z tym właśnie dlatego dzisiaj się spotykamy. Swój głos oddaję koleżance. Witam serdecznie. Ja postaram się przybliżyć Państwu nieco temat naszego dzisiejszego spotkania, a także przedstawię zdanie nasze, czyli Forum Kobiet, jakie mamy na temat zapłodnienia metodą in vitro. Po pierwsze chciałam przypomnieć, że in vitro jest metodą leczenia. Bardzo wiele przeciwników metody tej, czyli metody zapłodnienia in vitro, tłumaczy, to żadna metoda leczenia, ponieważ niepłodny po in vitro nadal pozostaje osobą bezpłodną. Chciałyśmy tutaj zaznaczyć i przypomnieć, bo na pewno Państwo wiedzą, że metody leczenia to są wszelakie zabiegi medyczne, nie tylko takie, które usuwają przyczynę choroby, ale także usuwają skutek. Więc jeżeli niepłodność jest chorobą, a jeżeli kobieta nie może zajść w ciążę, to jest skutek tej choroby, tak? Więc jeżeli w nią zachodzi poprzez zapłodnienie in vitro, to oznacza, że zdecydowanie in vitro jest metodą leczenia. Gdybyśmy tak chcieli słuchać takich argumentów przeciwników tej metody, to uważamy, że należałoby również wykreślić z listy Narodowego Funduszu Zdrowia inne metody, które tak samo jak metoda zapłodnienia in vitro polega na leczeniu nie przyczyn, a skutków tej choroby. Kolejny punkt, którym chciałyśmy powiedzieć. Metoda zapłodnienia in vitro nie jest wysublimowaną formą aborcji. W tym miejscu chciałyśmy powiedzieć, że bardzo wielu przeciwników metody in vitro często posługuje się tym słowem i nie bez powodu go użyłyśmy. Chciałyśmy dodać, że nie zgadzamy się, aby w taki sposób mówić o osobach, które są chore i które wymagają leczenia. I jest to pogląd dalece krzywdzący dla tych osób i chciałyśmy powiedzieć, żeby panowała większa tolerancja i szacunek dla po prostu osób, które walczą z wielkim dramatem, jakim jest brak dzieci. W tym miejscu również chciałam dodać, że osoby, które wypowiadają się w ten sposób, bardzo często przytaczają taki argument, iż podczas zapłodnienia metodą in vitro, czyli poza drogami rodnymi kobiety, zapłodnia się więcej komórek jajowych, wynikiem czego powstaje więcej zarodków. Następnie zarodki te obumierają. Statystyki podają, że około 50-70% zarodków obumiera. Z wykształcenia jestem biologiem i wiem, nie jest to dla mnie rzeczą obcą. Myślę, że być może wiele pań również, ale może niektórzy nie wiedzą, że również, że przyczyną gnięcia tych zarodków nie jest to, że dochodzi do zapłodnienia pozaustrojowego, czyli metodą in vitro. Dzieje się tak również w sposób naturalny w drogach rodnych kobiety i bardzo często nie jesteśmy tego świadome. Tak? Fachowcy określają to, że jest to tak zwane poronienie subkliniczne. Co to oznacza? Oznacza to, że często dochodzi do zapłodnienia komórki jajowej w naszych drogach rodnych niestety i powstaje zarodek. Niestety nie zagnieżdża się on w błonie śluzowej macicy, tylko zostaje usunięty z drogi rodnej. Jednak w takim przypadku nikt nie mówi, że kobieta dokonała aborcji, tak? Tylko mówi się, że powstało poronienie. Jest to często gęsto tego nieświadoma. Dlaczego tak się dzieje? No są to prawa natury, ponieważ często tak jest, że zarodek rozwijający się, pojawiają się jakieś wady genetyczne, tak? Które uniemożliwiają rozwój danego zarodka.
wskutek czego zarodek obumiera, zostaje usunięty i nie dochodzi do zagnieżdżenia, usunięty z rąk rodnych kobiety. Więc nie ma znaczenia, czy dojdzie do zapłodnienia komórki jajowej w drogach rodnych kobiety, czy pozaustrojowego, czyli metodą in vitro. Po prostu tak się dzieje, takie są statystyki, że tak wiele tych zarodków umiera. Kolejnym punktem, który chcieliśmy się z Państwem zapoznać. In vitro nie jest metodą wykorzystywaną najczęściej przez kobiety zbliżającym się wiekiem do okresu menopauzy. Bardzo często argument ten jest przytaczany w taki sposób, że na in vitro to tylko czekają kobiety, które nie miały wcześniej czasu podjąć próby bycia matką, tak? Bo wolały wybrać karierę, inną ścieżkę zawodową, nagle obzdurały sobie, że chcą zostać matkami, a okazuje się, że już przechodzi okres, gdzie coraz trudniej zajść w ciążę. Chciało się powiedzieć, że tak nie jest. Badania dowodzą i statystyki, że najwięcej kobiet, które pragnie mieć dziecko i podejmuje próbę leczenia in vitro, to jest wiek około 30 lat. Dlaczego taki wiek, a nie młodszy? Myślę, że wynika to z tego, i Państwo zapewne przyznacie nam rację, że kobieta, która ma 20 parę lat i decyduje się swoim partnerem, małżonkiem, aby założyć rodzinę, podejmuje tą próbę, okazuje się, że nie jest możliwa ciąża, tak? Jest problem, jest choroba. Może to być choroba kobiety, ale przypomnę, niepłodność nie jest tylko problemem kobiet, przepraszam. Jest to również problem mężczyzn. Gdy decydują się na to wymarzone dziecko, mając 20 parę lat, okazuje się, że jest ta choroba. Zaczynają się leczyć. Nie od razu podejmują oczywiście próbę in vitro. Najpierw próbują różnymi sposobami naturalnymi czy nieinwazyjnymi metodami. Często trwa to bardzo wiele lat, 5, 6, jak się czyta różne badania, 7. I dopiero na ostatniej, można powiedzieć, drodze, takiej ścieżce ratunku, w takim akcie desperacji, chęci posiadania dziecka, decydują się na leczenie metodą in vitro. Niepłodność kobiet poddających się in vitro nie jest związana z uprzednio dokonaną aborcją, używaniem spirali oraz chorobami przenoszonymi drogą płciową. To również jest naszym zdaniem bardzo fałszywy argument, który często przytaczany jest przez osoby, które chcą zniechęcić społeczeństwo do tej metody. Myślimy, że jest to bardzo krzywdzące i obraża nas, jako nas kobiety. Chciałam również dodać, że osoba, która wypowiada się w ten sposób, zapomina, że to nie jest tylko nasz problem. Statystyki dowodzą, że coraz więcej mężczyzn choruje na bezpłodność. Nawet są porównywalne, czyli czynnik męski również zawodzi, więc nie wiemy, dlaczego często my kobiety jesteśmy atakowane i traktowane jako, że to nasz problem i mamy sobie z nim radzić same. Dlatego cieszymy się, że widzimy tutaj również wielu panów, że przyszli zainteresowali się tym problemem. Dzieci poczęte wskutek metody in vitro nie są obciążane defektami, chorobami genetycznymi i rozwijają się prawidłowo. To kolejny mit, znaczy się, to jest prawda, ale kolejny mit, który wciskają nam często osoby, które chcą wystraszyć pary, które chcą spróbować mieć biologiczne potomstwo. Często mówią, że dzieci, które rodzą się przez in vitro, to częściej posiadają wady wrodzone, częściej pojawia się zespół Downa, albo inne przypadłości. Proszę Państwa, jeżeli rodzice, tak, są obciążeni wadami genetycznymi, to nieważne, czy dojdzie do zapłodnienia pozaustrojowego, czy dojdzie do zapłodnienia drogą naturalną, może się okazać, że również przekażą te geny swojemu dziecku. Więc nie ma to nic do znaczenia. Nie ma również żadnych przesłanek ku temu, żeby takie fałszywe argumenty rozpowszechniać, ponieważ żadnej publikacji medycznej, którą byśmy nie przeczytali, nie ma takiej wzmianki, że jest większa zachorowalność dzieci po tej metodzie. Wszędzie podawana jest, że jest to metoda bezpieczna, dzieci się rodzą zdrowe, a jeżeli jest jakiś defekt, tak, przy urodzeniu, to również pojawiłby się on po prostu, gdyby to dziecko zostało poczęte w sposób naturalny. Każdy ma prawo do posiadania własnego biologicznego potomstwa. Myślę, że tutaj to nie jest tylko nasza opinia, ale i Państwa, i na pewno się z nami zgodzicie, choćbyście mieli inne zdanie na temat metody zapłodnienia. My również tak uważamy. Zarówno ja, jak i moje koleżanki,
nie rozumiemy innych, którzy nie rozumieją potrzeby tego, że kobieta czy mężczyzna chcą być matką, czy chcą zostać ojcem. Zarówno ja, jak i tu moja koleżanka, jesteśmy mamami. Ja mam córeczkę 2-letnią. Ja też jestem mama. Też mama, tak wiemy. Pani Kasia ma syna, już dojrzalszego. My nieco ale mamy młodsze dzieci. Ma tylko 13 tak. lat, słuchajcie. I chciałyśmy powiedzieć, i bardzo wiele tutaj naszych koleżanek, które tutaj widzę i na nie patrzę, też mają przecież dzieci, mają wnuki, że nie ma nic piękniejszego, myślę, na świecie. Matka to wie najlepiej, niż patrzeć na swoje dziecko i widzieć w nim nawet swoje cechy, prawda? Jakieś podobieństwo, nie wiem, widzieć jakiś błysk w oku po tacie, czy więcej jakichś takich cech fajnych po dziadkach, tak? Często dostrzegamy jakieś fajne cechy charakteru po osobach, których często nie ma już wśród nas, tak? Na przykład naszych rodziców. A cechy, które mają nasze dzieci, nam o nich przypominają. Tutaj chciałam także dodać, że w naszym stowarzyszeniu, oprócz tego, że jest wiele matek, mamy również kobietę, która jest w ciąży. Serdecznie jej gratulujemy z tego miejsca. I chciałyśmy również powiedzieć, że każda z nas, która była matką, przeżyła tę chwilę bycia w ciąży. Oczywiście poza jakimiś fizjologicznymi takimi procesami, które każda z nas przeżywa, tak? Czyli jakieś mdłości poranne, zachcianki, poród okropny, tak? Dodajmy. To są takie chwile, których żaden mężczyzna nie zrozumie w życiu kobiety. To jest właśnie to uczucie, gdy ma się dziecko, tak, w swoim organizmie i czuje się, jak ono się rozwija. Myślę, że tutaj każdy teraz też siedzi i tak sobie przypomina, jak to było gładzić, tak, to dzieciątko po brzuszku. I myślę, że to się wytwarza tak wspaniała więź na całe życie między matką i dzieckiem, ale także między ojcem i całą rodziną. I myślę, że w żaden sposób posiadanie dziecka, jak często niektórzy przeciwnicy mówią, a nie może zaś w ciąży, to niech adoptuje, tak? Myślę, że nie można tego porównywać. Oczywiście absolutnie nie jesteśmy przeciwne adopcji. Uważamy, że adopcja jest czymś pięknym, wspaniałym. Podziwiamy osoby, które potrafią pokochać inne dziecko. Potrafią wziąć na siebie taki ciężar odpowiedzialności wychowania dziecka, które potrzebuje czasem nawet więcej miłości niż takie urodzone przez siebie. I tutaj może przeczytam nasze postulaty, które również chciałyśmy wygłosić. Adopcja nie powinna być alternatywą dla in vitro. Powinna być wyborem, powinna być świadomą decyzją pary. Tak? Domy dziecka nie są pełne dzieci do adopcji. W tym punkcie chciałam także dodać, jaki jest cel naszego spotkania. Spotykamy się między innymi dlatego, ponieważ chcieliśmy wesprzeć pary, które nie stać na metodę leczenia swojej choroby, jaką jest niepłodność. Nie stać jej na to. Nasze państwo ani miasto nie potrafi ich wesprzeć w ich problemie. W związku z czym, że ich nie stać, no to nie mogą nawet spróbować mieć posiadania tego biologicznego potomka. Z kolei inni mówią, no to niech adoptuje, tak? To się bardzo łatwo mówi. Tutaj, jeżeli Państwo również wiedzą, adopcja też nie jest taka łatwa. Trzeba przejść wiele procedur adopcyjnych. Często, gęsto trzeba mieć wieloletni staż małżeński, trzeba mieć mieszkanie, kąt do mieszkania. Często młode pary mieszkają po kątem u rodziców. Jeśli mają mieszkanie, obarczone są kredytem mieszkaniowym, który trzeba spłacić. Więc jak mają kredyt, to często nie mają odpowiednich środków finansowych na to, żeby spełniać warunki do tego, żeby być tą rodziną dla dziecka, tak? Bo budżet domowy jest za niski, więc koło się zamyka. Nie stać ich na to, żeby podjąć ostatnią próbę, po wielu latach często, walki z niepłodnością, na ostatnią metodę, tak, szansę zapłodnienia in vitro, a także bardzo często zostają odrzuceni w procedurze adopcyjnej z tych samych powodów. Czyli tak naprawdę państwo skazuje ich na bezdzietność, pozostawia ich samych w tym problemie. Dlatego w tym miejscu, może przeczytam następny punkt, odniosę się do niego. W Polsce i na świecie jest coraz więcej par, rodzin borykających się z problemem bezpłodności. Ten problem nie minie, narasta i powróci na jeszcze większą skalę. Oczywiście myślę, że osoby, które są na sali,
też spotkały się, albo może mają w swojej rodzinie, wśród kolegów, koleżanek, sąsiadów, pary, które małżeństwa borykają się z tym problemem. Ja mam bardzo dużo znajomych, którzy albo leczą się do tej pory, albo korzystały już z metody zapłodnienia in vitro, albo po prostu nie mogą mieć jak na razie dzieci. Moja mama powtarza, że nie było takiej skali tego problemu, więc myślę, że widać, każdy z was, jak tak pomyśli, to coraz częściej się o tym słyszy, że jest to problem coraz większy. Zresztą Światowa Organizacja Zdrowia również tutaj apeluje i nagłaśnia, że bezpłodność zostaje chorobą społeczną, tak? Robi się to choroba cywilizacyjna XXI wieku, więc reakcja na tą chorobę powinna być natychmiastowa, nie powinna być odkładana na potem, bo przecież cóż może być ważniejszego od tego, żeby nas było więcej, żebyśmy byli zdrowi. Tutaj państwo, samorząd próbuje jakąś politykę socjalną sterować, a nie zabezpiecza najważniejszego, leczenia osób chorych, które chcą przecież posiadać potomstwo. Ceny leczenia bezpłodności metodą in vitro w Polsce są zbyt wysokie. Powinny być refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia i wspierane przez lokalne samorządy. Nie wiem, czy wszyscy państwo się orientują, jakie są koszty leczenia metodą in vitro. W różnych klinikach różnie podają. Ceny są szacunkowe od 10 tysięcy do 20 tysięcy złotych. No, jest to bardzo wysoki koszt, zakładając jeszcze, że nie zawsze przy pierwszym próbie, tak, metodą zapłodnienia udaje się, żeby zarodek się zagnieździł. Czasem musi to być druga i trzecia próba, więc koszt narasta dwukrotnie, trzykrotnie. Dla młodego małżeństwa, które często spłaca również kredyt, jest dopiero dorobku życiowym, są to ceny nie do przeskoczenia. Chciałam powiedzieć, że również rozmawiałam parę dni temu z koleżanką, wiedząc, że będziemy już tutaj się spotkamy w tym gronie, która skorzystała z metody in vitro. Jest bardzo szczęśliwa, zadowolona i pytam jej, udało się jej za pierwszym razem, czy uważasz, że powinny być refundowane takie środki? Powiedziała do mnie tak: Beata, wystarczyłoby chociaż, żeby państwo czy samorząd pokryli koszty leczenia leków. Ja mówię, a jakie to jest wysokość, koszty wysokość? Mówi, to są pieniążki rzędu 4000 zł. To są leki, które podaje się kobiecie, to są na leki stymulacyjne, które mają stymulować pracę jajników do wytwarzania większej ilości komórek jajowych. Mówi, wystarczy tyle na te leki. Już byłoby to dla nas bardzo duże obciążenie. Tutaj w imieniu swoim oraz koleżanek z Forum Kobiet chciałabym również powiedzieć, że wyrazić swój smutek i rozczarowanie naszymi władzami miejskimi. Dlatego nie wiem, czy wszyscy państwo wiedzą, ale na ostatniej sesji Rady Miasta nasi koledzy tutaj z Sojuszu Lewicy Demokratycznej wnieśli projekt uchwały, który miał na celu właśnie pomóc rodzinom, które walczą z tą okropną chorobą, jaka jest bezpłodność, i wnieśli ten wniosek na Radę Uchwały. Nasi rządzący panowie i panie niestety nie chcieli nawet podyskutować na ten temat, odrzucili wniosek uchwały z porządku sesji Rady Miasta. Jest nam bardzo przykro, że został nasz problem, nie tylko nasz kobiet, ale nasz społeczeństwa, bo powtarzam, to problem również mężczyzn, został zbagatelizowany i zepchnięty i na margines, nie było chęci nawet dyskusji. Dlatego w tym miejscu ja zaraz poproszę jeszcze tutaj kolegę Jacka Woźniaka, który przedstawi całą uchwałę i państwu wytłumaczy. Również tutaj w tym miejscu, w imieniu swoim, w imieniu koleżanek z Forum Kobiet oraz par, które znamy i które uważają, że jest to słuszne, i bardzo by im pomogło i wsparło w dalszych kosztach leczenia. Prosimy, bardzo prosimy nasze władze miejskie, aby jeszcze raz przejrzały projekt uchwały, który został przygotowany przez naszych kolegów z Sojuszu Lewicy Demokratycznej, i może posłuchali tutaj naszego głosu i zagłosowali jeszcze raz, albo chociażby podjęli próbę dyskusji z nami. Chciałam tu również dodać, że potrafimy zrozumieć jeszcze stanowisko panów, którzy właśnie w taki sposób troszeczkę odrzucają te problemy, że to nie ich sprawa, ale nie rozumiemy kobiet, tak, pań, które mamy również w polityce, mamy w naszym tutaj składzie Rady Miasta,
które nie chciały nawet porozmawiać. Przecież same wiemy, są matkami, niektóre chyba nawet babciami, mają córki, że nie rozumieją potrzeb kobiet i młodych małżeństw. Dlatego bardzo prosimy, to jest taki nasz apel, żeby jeszcze raz przedyskutować ten problem. Na koniec naszej wypowiedzi, tutaj taka nasza ostatnia myśl, którą zaraz przeczytam, ale także chciałam powiedzieć, że tam z tyłu gdzieś widzę i tutaj z przodu kręcą się też młode osoby. Fajnie, że przyszły, bardzo młode nawet, ponieważ jestem również pedagogiem, już z paroletnim stażem i wiem, że jak się ma te 18-20 lat, to się zazwyczaj myśli, co by tu zrobić, żeby tej ciąży nie było, prawda? A tutaj taki temat, oczywiście temat, który ma zachęcić do tego, do pomocy bycia w ciąży. I bardzo się cieszę, że są i chciałabym bardzo i dla nich, dla swoich podopiecznych, również jako mama dla swojej córeczki, że jeżeli w przyszłości, oby nie życzę, absolutnie, jeżeli w przyszłości spotkałby ich taki problem, jeżeli zachorowaliby, tak, bo to jest choroba na bezpłodność, to bardzo bym chciała, żeby mogli liczyć na państwo oraz czy samorząd lokalny. Nie musieli borykać się z takimi problemami, czy kupić mieszkanie, mieć kredyt, czy mieć dziecko, czy adoptować, czy dam radę adoptować dziecko, bo to są naprawdę trudne bolączki i dylematy. Na koniec może już przeczytam po prostu taką naszą myśl, którą przygotowałyśmy dla zastanowienia, dla przemyśleń. Przeczytam. Ten problem cię nie dotyczy? Nie szkodzi. Nie bądźmy egoistami, obojętnymi na nieszczęście innych rodzin. Dajmy im szansę. Dajmy możliwość wyboru. Powtarzam jeszcze raz do naszych władz. Dajmy możliwość wyboru. Jeśli ktoś chce, niech spróbuje. Niech nie zostaje skazywany na bezdzietność tylko dlatego, że jest posiadanie środki finansowe i go po prostu nawet na próbę tego leczenia nie stać. Dziękuję za uwagę. Przekazuję głos pani Katarzynie Piekarskiej, która zechciała tutaj dla nas również się wypowiedzieć. Dziękuję bardzo. Myślę, że to była niezwykle ciekawa prezentacja. Ponieważ ja tym problemem zajmuję się już od kilku lat i muszę powiedzieć, że ciągle jakoś tak, no nie mogę przestać się dziwić, że w Polsce, w kraju należącym do Unii Europejskiej, ciągle jeszcze jest to problem i ciągle jeszcze się zastanawiamy, dlaczego nie ma nowoczesnych uregulowań, które pozwoliłyby na to, aby w Polsce była nowoczesna ustawa o leczeniu tej strasznej choroby, bo bezpłodność jest chorobą, tak jak mówiła Agata, uznana przez, uznana przez Światową Organizację Zdrowia, a jeżeli tak, jeżeli ktoś jest chory, to ma prawo do leczenia i ma prawo także do bezpłatnego leczenia. Dzisiaj w Polsce sytuacja wygląda tak, że praktycznie jest wolna Amerykanka, jeśli chodzi o zapłodnienie in vitro. To jest po pierwsze. A po drugie, ludzie, którzy są niezamożni, nie mają jakichkolwiek możliwości skorzystania z tej metody. Muszę powiedzieć, że kilka razy spotkałam się z sytuacją, kiedy ludzie tak bardzo chcieli mieć własne dziecko, a nie mogli go mieć w sposób naturalny, że zapożyczali się u rodziny, brali kredyty tylko po to, aby móc doświadczyć tego, o czym właśnie mówiła Beata, przytulenia swojego własnego dziecka. Pierwszy projekt pojawił się już kilka lat. Parlament praktycznie się nim nie zajął. Przez ostatnią kadencję cały czas słyszeliśmy, że był projekt Sojuszu Lewicy Demokratycznej, przygotowany przez grono wybitnych ekspertów. Prezentował go, jak pamiętacie, pan poseł Marek Balicki. I pojawiły się dwa projekty i tu się zaczęła już, powiedziałabym, taka przepychanka, bo z jednej strony był to projekt przygotowywany przez panią posłankę Małgorzatę Kidawę-Błońską, on miał być taki bardziej liberalny, i drugi projekt dla przeciwwagi pana posła Gowina, dzisiaj ministra sprawiedliwości. Nic z tego nie wyszło, bo od samego początku było wiadomo, że tych dwóch projektów nie da się połączyć w jeden projekt. No, naszym projektem też specjalnie parlament się nie zajął. I minęła ta kadencja, praktycznie nic się nie wydarzyło.
A teraz słyszymy takie zapowiedzi ze strony Platformy Obywatelskiej, pewnie po przeprowadzeniu badań, że jednak elektorat się domaga tych nowoczesnych rozwiązań, bo po prostu z postępem nie można wygrać. To są zdobycze medycyny i ludzie będą po prostu z nich korzystać. Słyszymy, że będzie to wprowadzone rozporządzeniem, ale kiedy to się tak naprawdę stanie, no to nie wiadomo. Zatem mi się wydaje, że jednak wprowadzenie tego rodzaju regulacji rozporządzeniem jest mocno kontrowersyjne i uważam, że, znaczy dziwi mnie, dlaczego Platforma Obywatelska nie chce wprowadzenia w Polsce przepisów nowoczesnych, tak jak jest w innych krajach Europy i nie tylko Europy. Jest oczywiście kwestią do dyskusji, ile prób powinno być refundowanych. Kraje regulują to w różny sposób. Może to być jedna próba, dwie, trzy próby, ale uważam, że powinno jak najszybciej te regulacje być wprowadzone. Odpowiadając na brak tych regulacji, samorządy, tak jak właśnie tutaj była ta inicjatywa, próbowały pomóc swoim mieszkańcom, którzy z tą straszną chorobą się borykają. W Częstochowie to się udało, tam rządzi prezydent z Sojuszu Lewicy Demokratycznej, tutaj to się nie udało. Dlaczego, prawdę mówiąc, nie wiem. Tym bardziej, że przecież nie każdy musi skorzystać z tej metody. To jest wybór pary, wybór dwojga osób. Albo z tego skorzystają, albo nie. I trzeba jeszcze pamiętać, jak będziecie kiedyś rozmawiali, a może rozmawialiście z osobami, które zdecydowały się na ten zabieg, to jest procedura, która jest po pierwsze bardzo bolesna i po drugie po prostu nieprzyjemna dla kobiety. Cała stymulacja hormonalna, potem te rozmaite zabiegi, to jest po prostu bolesne i naprawdę trzeba dużo samozaparcia, żeby to wszystko wytrzymać. Jedna z mam powiedziała mi kiedyś, że zemdlała po prostu na stole. Także dlaczego tego nie ma? Pewnie z powodów politycznych. Wydaje mi się, że Platforma w ogóle unika tych projektów, które powiedzmy tak się nazywają projektami światopoglądowymi. Ale wydaje mi się, że tutaj to jest projekt, który ratuje życie w pewnym sensie. Bo ludzie, którzy nie mogą mieć dzieci, na ten temat są badania. Skutkuje to potem często rozbiciem małżeństw, skutkuje to depresjami, chorobami psychicznymi i różnymi innymi chorobami. Także pojawiła się tam, pamiętacie, taka kwestia zamrażania zarodków. Ale dzisiaj już, jak mówią lekarze, specjaliści, którzy się tym zajmują, to jest coraz mniejszy problem. I na ogół, jeżeli są te zarodki nadprogramowe, to one są zamrażane. I często para korzysta z nich po raz drugi, żeby kobieta nie musiała po raz kolejny przechodzić tej całej, tak jak powiedziałam, dosyć bolesnej i nieprzyjemnej procedury. I bardzo dużo par, które mają dwójkę bądź trójkę dzieci z zapłodnienia in vitro, korzystają właśnie ze swoich własnych zamrożonych zarodków. Poza tym pozostaje otwarta również kwestia na przykład adopcji takich zarodków, prawda? Dla tych par, które nie mogą skorzystać z tej procedury, aby mieć własne dziecko, bo to jest niemożliwe. Więc ja myślę, że wcześniej czy później te nowoczesne przepisy wejdą do polskiego prawodawstwa. Szkoda tylko, że to się stanie później niż wcześniej, bo wydaje mi się, że spora grupa osób bezpłodnych, które się leczą po prostu na te przepisy, czekają, w tym także przepisy dotyczące refundacji, bo to jest, wydaje mi się, kwestia kluczowa. Koleżanka poruszyła jeszcze bardzo jeden ważny temat, to jest związany z adopcją. I wydaje mi się, że warto w ogóle zorganizować debatę na ten temat, ponieważ tak jak wygląda adopcja po polsku, że tak to określę, jest tam tak bardzo wiele różnego rodzaju nieprawidłowości. Poza tym też przepisy i praktyka nie odpowiadają na pewne zmiany, które nastąpiły w społeczeństwie. I bardzo duża grupa osób, które chcą z kolei adoptować dziecko, tak naprawdę zostaje wykluczona, ponieważ ta procedura adopcyjna trwa tak bardzo długo, że w którymś momencie ci ludzie mają po 40 kilka lat i często słyszą, że w zasadzie to są już za starzy, żeby
żeby adoptować dziecko, albo mogą adoptować dziecko, które ma kilkanaście lat. I nie każdy jest w stanie zdecydować się na adopcję dziecka, które ma kilkanaście lat. Proponuje się wtedy zostanie rodziną zastępczą, ale ja myślę, że jak ktoś chce adoptować dziecko, to nie chce zostać rodziną zastępczą, bo to są dwie zupełnie różne prawne byty instytucje. Poza tym kolejna sprawa, która się pojawia przy okazji adopcji, mówię o tym, bo koleżanka wspomniała, a to jest ważne, to są takie nadużycia, które są nagminne i wydaje mi się, że ktoś powinien się tym zająć. A mianowicie przepisy w Polsce stanowią, i to jest akurat dobre, że najpierw dziecko powinno być adoptowane przez rodzinę z Polski. Jeżeli nie ma takich chętnych w Polsce, to dziecko jest szykowane do adopcji zagranicznej. Chyba że powiedzmy, nie wiem, jest spokrewnione z kimś, kto mieszka za granicą, to jest inna sytuacja. I co się bardzo często dzieje? Dziecku stwierdza się na przykład, że ma bardzo dużo różnego rodzaju dysfunkcji i chorób, tylko po to, że wiadomo, że w Polsce są trudne warunki życia, trudny dostęp do opieki zdrowotnej i decyzja o adoptowaniu dziecka, które jest dzieckiem bardzo silnie niepełnosprawnym, no jest bardzo rzadko podejmowana przez polskie rodziny. Nie dlatego, że nie jesteśmy otwarci na losy dzieci niepełnosprawnych, tylko myślę ze względu na kłopoty, które mogą się z tym wiązać. I wtedy takie dziecko jest skierowane do adopcji zagranicznej. Znam kilka przypadków, kiedy rodzic czy kandydat na rodzica decyduje się, że mimo to będzie adoptował takie dziecko. To się okazuje. I na własny koszt zaczyna chodzić po lekarzach. W cudowny sposób dziecko zdrowieje. Słyszałam o kilkunastu takich przypadkach. Osobiście takie przypadki badałam, a wiem, że takich przypadków jest więcej. Czyli jest to pewnie taki sposób na to, aby ominąć skierowanie dziecka do adopcji w Polsce. Po prostu, bo jest to jakiś rodzaj poświadczenia nieprawdy, ponieważ nie jest możliwe, żeby nagle się okazało, że dziecko w cudowny sposób ozdrowiało z chorób, których bo są albo nieuleczalne, albo uleczalne po długiej terapii. To jest jedna sprawa. Druga, też wiadomo jest, że w Polsce coraz więcej osób decyduje się na życie w pojedynkę. To są tak zwani, teraz jest takie modne określenie, singiel bądź singielka. I też jest takie zjawisko, wcale nie małe, że kobiety około 40 lat, które są powiedzmy dobrze sytuowane, dobrze ustawione zawodowo, chcą adoptować dzieci. Wcale i to nie jest też prawda, bo to jest taki mit, że chcą adoptować te maleńkie, śliczne, kilkumiesięczne dzieci. Nie, chcą adoptować kilkuletnie dzieci. I praktycznie kobieta samotna, choć przepisy tego nie zabraniają, nie ma w zasadzie szansy na adopcję dziecka. Ustawa o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej spowodowała, że zlikwidowano w Polsce około 35% w ogóle ośrodków adopcyjnych. To spowodowało kolejne kłopoty, ponieważ tak jak tutaj właśnie koleżanka wspomniała, najpierw potrzebne jest tak zwane szkolenie. To szkolenie to jest pewien proces. Jeżeli tych ośrodków jest mniej, to i wiadomo, że ten okres oczekiwania na to szkolenie, a bez tego szkolenia dziecka się nie otrzyma, także się wydłuża. Także poza tym, jeżeli na przykład, i tutaj zresztą to jest jeden z tych punktów, który będziemy nowelizować jako Sojusz Lewicy Demokratycznej, jeżeli jesteśmy w ośrodku, powiedzmy jestem kandydatką na matkę adopcyjną, i na podstawie badań w tym ośrodku pani stwierdzi na przykład, że nie nadaje się na taką matkę albo mam to przez słabą motywację, to ja nie mam żadnej możliwości, bo nie jest to w formie decyzji czegokolwiek, na przykład odwołania się od tego. A bez pozytywnej opinii takiego ośrodka nie mam możliwości jakby przejść dalej. Czyli muszę jakby to rozpocząć jeszcze raz w innym ośrodku. Mam też takie sygnały, że na przykład w ośrodkach katolickich nie ma właściwej motywacji, jeżeli ktoś, czy może nie we wszystkich, bo też generalizowanie nie jest dobre, ale wiem o takim przypadku, kiedy odpowiedziano takiej osobie, że czy chodzi do kościoła, nie chodzi. No to nie ma właściwej motywacji, żeby posiadać
dziecka. I teraz tak, jak ma się taką, nie ma się tej pozytywnej opinii, że no to jest w zasadzie, trzeba to rozpocząć od początku. Także wydaje mi się, że też koleżanka wspomniała, to trochę odbiegłam od tematu, ale wydaje mi się, że temat jest też bardzo ważny i związany z dziećmi. Ja w ogóle też, wydaje mi się, powinniśmy przeprowadzić, ja wiemy, polityce, ponad w ogóle podziałami, taką ogólnonarodową debatę na temat sytuacji dzieci w Polsce. Od transformacji minęło ponad 20 lat i wydaje mi się, że ktoś powinien, odpowiednie instytucje powinny przygotować takie raporty, jak wygląda ta kondycja tego najmłodszego pokolenia, jeśli chodzi o dostęp do służby zdrowia, jeśli chodzi o stan zdrowia, jeśli chodzi o dostęp do edukacji. Nawiasem mówiąc, ostatni raport Najwyższej Izby Kontroli poświęcony właśnie polskiej szkole wygląda zatrważająco. Wiadomo, że polska szkoła to jest edukacja naszych dzieci, a od tego, jaka będzie ta edukacja, będzie zależało to, jakimi potem oni będą, jak będą przygotowani do wyzwań, które niesie XXI wiek. Poza tym, słuchajcie, bieda. Dla mnie to jest przerażające, że w XXI wieku ciągle są takie miejsca w Polsce, jeszcze raz to powiem, w kraju, który należy do Unii Europejskiej, gdzie dzieci po prostu są głodne. To są raporty instytucji, które to badają. Tak, to nie jest, nawet już nie mówię o raportach organizacji pozarządowych, ale konkretnych instytucji, które to badają, gdzie 175 tysięcy dzieci w Polsce żyje w rodzinach bez żadnych dochodów. 2 miliony dzieci doświadcza po prostu biedy i nędzy. Dzieci nie mają na podręczniki, nie mają na buty, nie mają dostępu do internetu. Są w Polsce ciągle takie miejsca, słuchajcie, gdzie nie ma internetu. No co to dzisiaj oznacza? To oznacza to, że powiedzmy dzieci, które nie mają dostępu do internetu, one się cofają lata świetne. One już nie będą w stanie tego po prostu kiedyś za kilka lat po prostu nadrobić, albo będzie im bardzo trudno na początku tej swojej trudnej drogi. Ktoś już się, że tak powiem, trzyma za koszulkę. Rówieśnicy pobiegli, a ktoś ich trzyma po prostu za koszulkę. I dlatego wydaje mi się, że ten problem dzieci i problem sytuacji dzieci jest w Polsce na tyle poważny, że powinna się odbyć taka debata. I to nie tylko, bo zwróćcie uwagę, kiedy my najczęściej mówimy o dzieciach. Albo kiedy jest kwestia przepisów dotyczących aborcji, wtedy wszyscy się skupiają na tym płodzie, tak, na tych komórkach, że to jest, i wtedy się mówi o tych prawach dzieci. Ja bym, albo wtedy się mówi, kiedy się okaże, że jakaś instytucja nawaliła, ktoś nie zobaczył, albo jakieś dziecko zostało zamordowane, albo gdzieś na skutek właśnie zaniedbania czy urzędników, czy rodziny patologicznej, której nikt nie dopilnował, że coś się po prostu dramatycznego wydarzyło. Także przed nami, wydaje mi się, taka debata i warto byłoby taką debatę właśnie w polskim parlamencie zainicjować. Chyba ostatni raz taka kompleksowa debata na ten temat. Ja nie mówię o sprawozdaniach Rzecznika Praw Dziecka, ale ja myślę, taką kompleksową debatę ostatnio odbyła się chyba w 94 czy 5 roku. A wydaje mi się, że warto byłoby sobie odpowiedzieć na parę pytań i żeby zdobyć się, aby ta dyskusja odbyła się ponad politycznymi podziałami. Ponieważ to dotyczy dzieci żywych, to może już tych urodzonych, prawda, a nie płodu i nie inne, to może nie wiem, nie będzie już tego takiego zacietrzewienia. Nawiasem mówiąc, już jak mówię o tym zacietrzewieniu, to ponieważ ja od dosyć dawna jestem w polityce, to muszę powiedzieć, że ta brutalizacja języka jest straszna. To, co kiedyś nie uchodziłoby nawet, żeby powiedzieć na jakimś zebraniu zamkniętym, gdzie ludzie się, nie wiem, kłócą o coś, żeby wypracować jakiś projekt, to w tej chwili już się staje, nie wiem, nawet na zebraniach towarzyskich, tak? To teraz już się staje możliwe do powiedzenia z mównicy sejmowej, że ludzie nie mają jakiegoś takiej autocenzury, niektórzy politycy, i obrażają drugiego człowieka. Dla mnie to jest przerażające i myślę, że też przekroczyliśmy taką cienką, czerwoną linię jako politycy w ogóle. Przestaliśmy się szanować, przestaliśmy chyba w tym przeciwniku politycznym, a przynajmniej niektórzy, dostrzegać drugiego człowieka,
który ma pomysł na Polskę, inny niż ja, ale też tę Polskę kocha. Trudno już jest, ja myślę, że w ogóle się tak zagubiliśmy, że bardzo trudno jest usiąść i razem po prostu na jakiś temat rozmawiać. Ale dobra, odbiegłam od tematu, słuchaj, oddaję ci ten, bo jak ja bym tak gadała, to byśmy gadała i gadała. Dziękuję bardzo, masz tutaj. Ja mamy to czas. Potem pogadamy zawsze. Jeżeli pozwolicie, drogie panie, ja bym przede wszystkim chciał jako przewodniczący struktury Rady Powiatowej SLD podziękować wam za to, że wspieracie nas w ostatnich działaniach, które miały miejsce na forum Rady Miasta. I tutaj to, co powiedziała Kasia, jeżeli chodzi o to zacietrzewienie, mieliśmy na ostatniej sesji Rady Miasta właśnie pokaz tego typu zachowań z naszej strony, totalnie niezrozumiałych argumentów, w zasadzie źle nazwałem argumentów, żadnych argumentów, które nie dotarły do nas w aspekcie podjęcia tej dyskusji na temat programu, o którym Jacek za chwilę, szef klubu radnych, powie. Rzeczywiście te podziały są tak duże w naszym kraju, że polityka wchodzi w każdy sektor funkcjonowania naszego życia i mówiąc obrazowo, w Kołobrzegu, jeżeli inicjatywę pomocy dofinansowania in vitro podjęłaby Platforma Obywatelska, to pewnie bez problemu zostałoby to przegłosowane. W związku z faktem, iż z taką inicjatywą już kilka tygodni temu wyszedł Sojusz Lewicy Demokratycznej, zostało to zbojkotowane. Na moje pytanie do przewodniczącego Prawa i Porządku w komisji działającej w Radzie Miasta, do Artura Mikołajka, aby podał jakieś racjonalne argumenty prawne, które tutaj nie odpowiadają klubowi radnych Platformy, no nie otrzymałem żadnej odpowiedzi. Więc ta buta i arogancja jest tak duża, że praktycznie doprowadziła do tego, iż dyskusja została sprowadzona, to co mówiła tutaj Kasia, do no nie boję się użyć tego sformułowania, w pewnym sensie rynsztoka. No tak jest niestety. Ja szanuję to oczywiście, że Platforma Obywatelska wygrała wybory i Kołobrzeżanie dali im mandat zaufania, to Platforma niepodzielnie rządzi. Natomiast smutne jest to, że politycy, samorządowcy, które najczęściej w życiu wiedzie się nieźle, decydują o szczęściu ludzkim. Podchodzą do tego bez żadnego zrozumienia i wplatają w to ideologię, kościół, politykę. To jest smutne. Natomiast tak, aby wprowadzić trochę pozytywnego nastroju, bym chciał jeszcze raz bardzo serdecznie wam podziękować za te wypowiedzi. Każde wsparcie działań klubu SLD w Radzie Miasta to dla nas duża pomoc i myślę również, pani Kasiu, że za pani pośrednictwem będziemy chcieli tą sprawę kontynuować tutaj w Kołobrzegu, tak aby osiągnęła ona zamierzony cel. Proszę, przekażę głos szefowi klubu radnych Jackowi. Szanowni państwo, Sojusz Lewicy Demokratycznej już od dawna próbuje przeforsować debatę na temat in vitro. Mówiła o tym przed chwilą Katarzyna Piekarska. W Sejmie niestety natrafia się na mur oporu. Co prawda ja też jestem zwolennikiem tej teorii, że badania, które były przeprowadzone przez wyspecjalizowane jednostki, pokazały, że w społeczeństwie jest to duży problem i jest duże grono zwolenników tej metody i dofinansowania jej z środków publicznych spowodowało, że rząd próbuje w tej chwili poprzez program rządowy wydawany rozporządzeniem ministra zdrowia do tego tematu podejść. Mi trudno jest powiedzieć, czy można ten program rządowy wprowadzić rozporządzeniem, czy lepsza byłaby ustawa. Pewnie ustawa, ale jakiekolwiek działania w tym zakresie uważam, że są słuszne i wskazane i powinniśmy w to wchodzić. Z tym, że traktuję ten rząd ja osobiście z lekką dozą nieufności, biorąc pod uwagę zapowiedzi tego rządu. Jeżeli chodzi o podatki, miały nie wzrastać, wzrastają i tak dalej, i tak dalej. Więc ja też boję się, że w tym ferworze dyskusji politycznej nad budżetem państwa, którego projekt jest już znany w perspektywie czasu, roku 2013, który ma być rokiem kryzysowym w naszym kraju, o czym sobie wszyscy zdajemy z tego sprawę, może się okazać, że te 300 czy 350 milionów, czy 250, w zależności od źródeł, które rząd chciałby przeznaczyć na leczenie niepłodności, może się okazać, że te pieniądze będą potrzebne na zupełnie inne cele i
ktoś uzna w Warszawie, że akurat to nie jest ten priorytet, który powinien być realizowany. W związku z tym, że nie udawało się Sojuszowi forsować swojego stanowiska, albo stanowisko to było brutalnie zdejmowane bądź wkładane do szuflady kolejnych marszałków Sejmu, Sojusz Lewicy Demokratycznej postanowił od dołu inicjatywę tę przeprowadzić. Bardzo nam tutaj pomogła sytuacja polityczna, między innymi w Częstochowie, gdzie wybory bezpośrednie na prezydenta wygrał przedstawiciel Sojuszu Lewicy Demokratycznej, Krzysztof Matyjaszy, którego osobiście znam i który podjął się trudu forsowania na trudnym terenie, tutaj też muszę o tym powiedzieć, tego typu projektu. Zlecili jako przetarł szlak, o tak powiem. Zlecili jako samorząd przygotowanie takiego wzorcowego programu. Ja go nazywam wzorcowym, bo wystarczy podmienić tylko dane statystyczne i pasuje praktycznie do każdej gminy. Wzorcowego specjalistą. Ja już nie pamiętam nazwisk tych osób, ale na pewno w zespole, który to przygotowywał, brał udział Marek Balicki. Więc są to ludzie, którzy temat dogłębnie przeanalizowali, podpierając się setkami publikacji, bo mało kto o tym wiedział ze względów czysto oszczędnościowych, chociaż może to był błąd. Do naszego programu, który był przygotowany na tę sesję, był załącznik w postaci tych setek publikacji, większość w języku obcym, które tamten zespół pracujący dla Krzysztofa Matyjaszczyka i dla samorządu częstochowskiego po prostu odnalazł i podawał jako kolejne przykłady publikacji popierających tego typu programy. Dlaczego my w to weszliśmy? A dlatego, że jak powiedział to w jednym z wywiadów profesor Michał Kulesza, twórca reformy administracji samorządowej, jeżeli dana społeczność uzna, albo organ uchwałodawczy, organ stanowiący tej społeczności uzna, że jest to problem społeczny, to może przyjmować programy zdrowotne. Zgodnie z przepisami takie programy są opiniowane przez jedną z agencji utworzonych w tym celu, to jest Agencja Oceny Technologii Medycznych, która, jej zakres zadania jest znacznie szerszy, ale między innymi opiniuje tego typu programy i ten wzorcowy program przygotowany dla Częstochowy został przez tę agencję zaopiniowany pozytywnie. Ja się cieszę, że w Częstochowie on rusza. Co więcej, założeniem tego programu było takie, że to instytucje, placówki, fundacje, w zależności od tego, jaka jest struktura organizacji, która się tym zajmuje, zbierają dane na temat osób, które potrzebują takiej pomocy i to nie jest tak, jak mówią niektórzy radni z innej opcji politycznej, że w naszym przypadku wiedzielibyśmy, znalibyśmy dane osobowe osób, które chcą korzystać z tej pomocy samorządu. Nie znalibyśmy ich, ponieważ na realizacji programu byłaby przeznaczona konkretna kwota. Ta instytucja, owszem, rozliczałaby się z wydatkowanej tej kwoty na podstawie faktur, dokumentów itd., itd. Tutaj nikt pieniędzy do ręki by nie dostał. A są instrumenty prawne, które nie pozwalają na ujawnienie danych osobowych tych osób. Dlaczego mówię o tych danych osobowych? Ponieważ straszy się ludzi, że to będzie informacja jawna, że wszyscy będą wiedzieli, że para Kowalskich skorzystała z tego typu pomocy. A ludzie się boją. Przykro mi o tym mówić, ale boją się o tym mówić publicznie i bardzo im w tym trwaniu, w tym strachu pomagają niektórzy funkcjonariusze grup wyznaniowych. Ostatnio czytaliśmy wypowiedź, co prawda ona nie dotyczyła Kołobrzegu, tylko w Szczecina, gdzie akurat Platforma Obywatelska wyruszyła z inicjatywą stworzenia takiego społecznego programu wspierania in vitro i tam jeden z hierarchów kościelnych zapowiedział, że osoby, które już tylko o tym myślą, nie mają prawa przystąpić do Komunii Świętej, to jak tego nie nazwać? No przecież to jest nic innego jak zakładanie piętna strachu na ludzi, a przecież nie o to chodzi. Ja jestem szczęśliwym ojcem dzieci, moje dzieci będą wychowane również w tym duchu poszanowania wartości, i które płyną również i ze świeckiej nauki Kościoła. Ja nie będę im zabraniał myślenia w tym kierunku, ale też nie mogę się zgodzić z tym, że jedna nierozważna, bo tak to nazwę, nierozważna wypowiedź osoby na takim stanowisku, pełniącej taką funkcję, może spowodować, że ileś osób się będzie wycofywało w ogóle z chęci myślenia o tym. Przejdę do szczegółów naszego programu, ponieważ on się nieco różnił od programu
Częstochowskiego. Koledzy w Częstochowie założyli, koleżanki i koledzy w Częstochowie założyli, że będą mogły skorzystać z tego małżeństwa w wieku od 20 do 37 lat, jeżeli chodzi o panią. W naszym projekcie uznaliśmy, że małżeństwo to jest zbyt mocno okrojona grupa, żeby móc skorzystać z tego programu, więc umówiliśmy się, że będą to pary. Każdy ma prawo wybierać los, nie muszą zawierać związku małżeńskiego. Ludzie żyjemy w XXI wieku, żeby stanowić parę i mieć ze sobą dzieci. To przecież nie o to w tym wszystkim chodzi. I drugą zmianą uznaliśmy, że... Zwłaszcza, że obecnie 25% dzieci rodzi się w związkach pozamałżeńskich. To prawda. I uznaliśmy jeszcze jedną rzecz. Ja to konsultowałem z jednym z kołobrzeskich lekarzy, ponieważ zastanawialiśmy się, jaką tę granicę wieku przyjąć. Technologie medyczne poszły tak daleko, że dzieci rodzą kobiety nawet po 60. Znamy takie przypadki z mediów. My uznaliśmy, że takim bezpieczną, może używam złych słów, proszę mi wybaczyć, drogie panie, taką granicą wieku, gdzie można jeszcze spokojnie starać się o dziecko, spokojnie, też trudne słowo w tym przypadku, jest wiek lat 40. Życie ludzi wydłuża się i przy odpowiednim postępowaniu ta płodność też się wydłuża i uważamy, że ludzie w wieku 40 lat też powinni mieć prawo do szczęścia, jakim jest posiadanie dzieci. Więc taka jest różnica pomiędzy nami a Częstochową, bardzo subtelna. Z kolei bardzo ważna rzecz, jeżeli chodzi o kwestie statystyczne, ponieważ zarzucało nam się, że my tak naprawdę nie wiemy w Kołobrzegu, ile par ma problem niepłodności i czy w ogóle takie pary są znane w Kołobrzegu. Takie pary oczywiście są i ten problem jest, przy czym nie prowadzi się takich badań z powodów, o których wcześniej mówiłem. Ludzie się boją o tym mówić i nie chcą o tym mówić, a powinniśmy o tym mówić i powinno się o tym mówić i nikt nie powinien się wstydzić tego, że jakiś problem jest i mógłby z niego skorzystać. Już dawno wymyślono metodę liczenia tych par, które mogą skorzystać z tej metody. Światowa Organizacja Zdrowia zakłada, że 25% par na świecie ma problem bezpłodności. Przy czym to nie chodzi o to, że jedna z osób w tej parze jest bezpłodna, bo tutaj Beata miała rację, to nie dotyczy kobiet. To jest problem generalnie kobiet i mężczyzn. Ja bym zaryzykował stwierdzenie, że 50% mężczyzn w parach może mieć ten sam problem i nie mogą zajść w ciążę, mówię zajść celowo, używam tego określenia, bo to nie kobieta zachodzi w ciąży, tylko para zachodzi w ciąży w tym przypadku i to jest bardzo istotne i bardzo ważne, ponieważ to mężczyzna ma z tym problem i mężczyzna też się wstydzi o tym mówić i nie mówi o tym. Co więcej, nie przechodzi badań, lekceważy się, często jest zrzucana wina na kobietę, co jest bardzo fałszywym i bardzo niesprawiedliwym. W naszym przypadku 25% to jest 1500 par w Kołobrzegu, ponieważ w statystyce nie bierze się osób chorych i tylko chorych, ale również takich, które po roku od zawarcia związku małżeńskiego czy od spotykania się też nie zachodzą w ciążę. To w statystyce są też traktowane jako są traktowane jako osoby, które mają problem niepłodności, chociaż wcale go nie muszą mieć w perspektywie czasu. Od tego się bierze 2% wartości i wychodzi liczba osób, które statystycznie mają ten problem. W Kołobrzegu statystycznie wychodzi, że są to 32 pary. W naszym projekcie założyliśmy dofinansowanie do jednej próby kwotą do 3000 zł. Daje to kwotę na 32 pary 96 tysięcy, przy czym założyliśmy, że w pierwszym roku, który byłby, program miałby oczywiście charakter dwuletniego z możliwością wydłużenia go. W pierwszym roku założyliśmy, że może się zgłosić 10 par, więc byłaby to kwota 30 zł. W ponad 200-milionowym budżecie miasta, gdzie idzie dużo więcej pieniędzy na różne rzeczy, myślę, że nie jest to kwota duża. I żeby była sprawa jasna, prawda o tym, dlaczego zdjęto ten punkt z porządku obrad ostatniej sesji, nie padła na tej sesji z ust kolegi Artura Mikołajga, który o to wnioskował, tylko kolegi radnego Adama Wieczorka, który dwa dni temu w swoim programie, który ma w lokalnej telewizji, powiedział prawdę, wydaje mi się, dlaczego ten punkt został zdjęty, żeby SLD nie robiło sobie punktów. Ja powiem tak, my mieliśmy już taki przypadek, kiedy przygotowaliśmy w tamtej kadencji projekt uchwały zwiększający dodatki mieszkaniowe dla mieszkańców, bo w Kołobrzegu były one na bardzo niskim poziomie.
to wtedy też został ten projekt uchwały zdjęty z porządku obrad, tylko po to, żeby na następnej sesji taki sam projekt pojawił się prezydencki, czyli Platformy Obywatelskiej, dokładnie z tymi samymi założeniami. I ja powiem tak, jeżeli koledzy z Platformy zdjęli ten punkt z porządku obrad, bo chcą przygotować własny projekt, to my im w tym przeszkadzać nie będziemy i go poprzemy. Tak samo jak koledzy z Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Szczecinie zapowiedzieli, że poprą przygotowany przez Platformę projekt wspierania in vitro, który jest projektem obywatelskim. Zderzą się pewnie z tymi samymi problemami, którymi my tu w Kołobrzegu, jeżeli chodzi o te kwestie formalno-prawne. Ale warto to zrobić. Co więcej, wczoraj przeczytałem w Gazecie Wyborczej, że Klub Radnych Platformy Obywatelskiej Sejmiku Małopolskiego również przygotował taki projekt i będzie go forsował na szczeblu sejmiku. Więc jeżeli ta oddolna inicjatywa ma zmusić władze krajowe do tego, żeby się pochylić nad tym tematem i wdrożyć ustawę, bardzo ważne, to my to będziemy robić.